Kamilka.pl. Oczywiście pozdrawiam moich widzów. Zapomniałem włożyć okulary. Może włożę. Nadszedł wielki dzień. Będziemy sobie za chwilę czyścić taką oto konsolę. O Jezu, ciężka. PS5. Po półtora roku użytkowania kloca będziemy czyścić. Tu już widzę, że tutaj w tych wlotach już jest białe. Jest pełno kurzu. Nie dbałem o nim jakoś zbytnio. Zobaczcie tutaj, jak przejadę, to jest kurz. Przesadnie o nim nie dbałem. Normalne użytkowanie, ale widzę, że tam już będzie grubo. Tu z tyłu nie za bardzo widzę, co widać. Zaraz sobie będziemy ją czyścić. Tak jak mówiłem, co opowiadałem we wcześniejszych filmach, tylko przestawię mój super, hiper, mega fucking cool, zajebisty telefon na tutaj na sofę i na mój stoliczek magiczny. No i co? Pokażę, co będziemy potrzebować i co będziemy czyścić. Będzie wszystko pokazane fajnie. Także za chwilę robię cięcie i spotykamy się przy stoliku. No dobra, miejsce zbrodni gotowe. Konsola już jest. Niestety muszę tak nagrywać, muszę widzieć wszystko, bo ten telefon... muszę widzieć wszystko, co się nagrywa, bo ten telefon zbliżenia ma i różne takie tam... Wiecie, chcę, żeby była najlepsza jakaś. Co będziemy potrzebować? Pierwsze co? Odkurzacz z taką końcówką samochodową. Się przyda, na pewno. Tu mam zestaw kluczy. Tu mam taki akurat duży zestaw dosyć. Z śrubokręcikiem. Takie szczypczyki mi będą potrzebne. Może to sobie odłożę na razie na bok, bo się nie mieści to w tym. I jeszcze poczekajcie. I jeszcze mam sprężone powietrze, za które 19 zł zapłaciłem. Sprężone powietrze takie jest dobre, bo jest osuszone. Nie ma tam tego wilgoci w nim, nie? Bo z kompresora na przykład to trzeba było mieć specjalny osuszacz w kompresorze, żeby to po prostu bezpiecznie zrobić, tak? Dobra, wyciągamy sobie w pierwszej kolejności śrubokręcik. Tu mam takie już przygotowane zestawik. To jest mój zestawik, którym tam pomeram w elektronice. Co jest zdupcone tutaj, że nie można wyjąć tych bitów, na przykład płaskiego śrubokręta, nie mogę złapać palcami tutaj. A to się wspomogę, bo ciężko dosyć dosyć ciężko wychodzą. Taki płaski, nie? Wkładam go tutaj. Dobra, w szybce na bok na razie. O, nawet złapałem sobie ręcznik, bo sobie ręcznik położyłem. Oj! No widzicie. Taki urok nagrywania. I w pierwszej kolejności co robimy? Oczywiście, jeśli nie czujesz na siłach robić takie rzeczy na swojej konsoli, to odradzam. Jeśli uszkodzisz sprzęt, to własną odpowiedzialność, tak? Pierwsze co robimy? Pierwsze co robimy, odkręcamy śrubkę z podstawki. Dobra, wykręcam. Siedzi dosyć to mocno, może sobie to wezmę do góry nogami. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Spróbuję to tak jakoś zrobić, żebyście widzieli. Zatrzymam. No niewygodne to jest bardzo. No ale dobra. Wyciągamy podstawkę na boczek. Ja sobie tutaj będę odkładał. Dobra. Mamy teraz konsolę bez podstawki. I ściągamy obudowę. Obudowę ściągamy w ten sposób, że ściągamy w stronę tutaj podstawki, nie? Niech będzie pierwsza ta strona. Ona powinna iść w dół, jak się pociągnie. Powinna nam puścić. No za czaskach nie jest to takie... O, puściła. Dobra, mamy tutaj obudowę. Troszkę tam syfu widać, ale to wszystko odkurzaczem się weźmie. Odkładam na bok, może tam. No dobra. Obracamy konsolę na drugą stronę. I też w stronę podstawki. No, schodź. A tu mamy tak samo. O, co się robi? Jak zarysowuje się ta czarna obudowa tymi tutaj pierdolnikami? No dobra, nieważne. Odkładam. I co z tej strony mamy? Z tej strony mamy wentylator. Widzimy go. Nawet nie ma takiego syfu, jakbym myślał. Zobaczcie. Myślałem, że będzie większy syfilis. Widać tam radiator nawet w telefonie. O. Bardzo dobrze.
I teraz tak, obracamy konsolę w drugą stronę, napędem w górę. O, napędem w górę. Czekajcie, poprawię sobie telefon, dam go trochę na dół. O, widzicie tą kratkę? To teraz patrzcie. Tą kratkę można zdjąć łatwo. Tylko trzeba ją tutaj pociągnąć tutaj, w tej stronie. I ona się wysuwa, bo jest na takich dwóch zaczaskach, nie? I tutaj widziałem właśnie ten biały kurz. Nie wiem, czy to będzie widać na telefonie. Troszkę może zleciało tego kurzu. No nieważne. Odkładam to na bok. Tutaj mamy wejściówkę na dysk twardy, nie? Dobra, nas interesuje tutaj. Interesuje nas tutaj ta zaślepka. Ją można podwadzić. Tutaj śrubokręcikiem ją podwadzam. Czekajcie. Przez telefon nie widzę. O. I ona jest po prostu przyklejona. Można ją odkleić. Później się ona przyklei oczywiście. O. Widzicie? Na kleju. Odłożę sobie ją. Może tam na obudowę. No i tak. Można sobie teraz wypiąć tutaj złącze wentylatora. Widzicie wentylator? Znaczy złącze wentylatora jest, tak? Teraz nawet do torksy chyba bodajże 8 potrzebne. Ale wcześniej jeszcze złapę sobie tutaj szczypcami. Nie wiem, czy to będzie widać. Kurde, no nie mogę sobie tak poradzić bardzo. Może zbliżę, poczekajcie. Dam radę zbliżyć? Dam radę zbliżyć. O! Ja tutaj szczypczykami to wypinam sobie delikatnie. Ciach, wypiąłem. Teraz swobodnie mogę wykręcać wentylator, nie? Żeby się dostać do radiatora, żeby z niego tam syf wyciągnąć odkurzaczem. Torx 8, poczekajcie, muszę sobie wyciągnąć Torx 8 bodajże to jest. Albo może większy, zaraz tu zobaczę co to jest za numer. Nie, możliwe, że i 8. Mam bita. Torx 8, 8. Chyba tak. No dobra, wykręcamy sobie te śrubstaki. A jednak nie 8. Za mały. Tak na oko wydawało mi się, że 8. A to może być 9, nawet dycha. Zaraz zobaczymy. Wyciągam 9 i próbujemy. No, 9. No, nie pomyliłem się zbyt dużo. I wykręcam. Strasznie lipnie się robi, mając przed ryjem telefon. No dobra, nieważne. Jedna śrubeczka, może sobie wezmę miskę tą magnetyczną. Żeby nie zgubić. Mamy. Druga. Czekajcie, oddalę telefon. O, niech będzie. I lecimy z drugą. Sony ułatwiło bardzo czyszczenie konsoli. Zresztą to pewnie wszyscy wiedzą, że nie jest tak trudno jak przy PS4. Tu naprawdę jest to ułatwione. Co ciekawe, tutaj jest naklejka gwarancyjna bodajże, której nie zrywamy, tak? Więc konsola powinna gwarancję normalnie na gwarancji dalej być, tak? No, odkręcamy. Zobaczcie, ta śrubka trzecia jest krótka, niedługa, więc pamiętajcie, że od strony dysku twardego i łuku wchodzi krótka śrubka.
I też trzeba zapamiętać, że kabel wchodzi nam pod tym rozszerzeniem jednej odnogi tego trzymania. Tu nam wchodzi kabel, tak? Ściągamy obudowę, możemy sobie położyć tam. I podnosimy delikatnie wentylator do czyszczenia. Proszę bardzo. Jest trochę syfu, może teraz widać biały wiatrak od środka. Tutaj też jest trochę, oczywiście jego odkurzaczem mamy go w rękach, także mamy możliwość czyszczenia, ale po co my go wykręciliśmy? Tam powinno być najwięcej syfu. Mamy dostęp do radiatora, ale powiem wam, że u mnie spodziewałem się, że będzie więcej, a tam jest, czekajcie, o, czysto, więc nie jest źle, ale oczywiście ktoś może mieć więcej, jak dużo gra, nie? No i co? Co tu dużo gadać? Czyścimy po prostu. Dobrze jest. Gdzie ten odkurzacz? Nie będę się tłukł odkurzaczem, nie? Bo to nie się mija z celem. Po prostu możemy sobie tu włożyć delikatnie odkurzacz, ten dziubek, go, nie? Wyciągnąć ten syf. Jak, ile by go nie było, zawsze go wyciągniemy lepiej. Powyczyszczać, poprzedmuchiwać powietrzem. Powietrzem nie powinniście nic, żadnej krzywdy zrobić tutaj. Jak macie sprężone powietrze, poczekajcie. Te otwory do czyszczenia i tak dalej. Oj, sorry. Te otwory do czyszczenia, tu wszystko możecie sobie przedmuchać. O, oczywiście z dalszej odległości, bo tu sobie poprzedmuchiwać wszystko i tak dalej. Widzicie, i tak leci bardzo zimne, że się robi takie ten mróz. Trzeba z daleka powyciągać odkurzaczem to wszystko, szczególnie tutaj, nie? Z tyłu konsoli te kratki, no i radiator, nie? Radiator jest najważniejszy i wentylator. To jest fajne, że mamy dostęp, możemy go zajebiście wyczyścić. Dobra, ja to wszystko odkurzaczem i sobie i tym powietrzem sprężonym powyczyszczam. Te wszystkie, tu mamy te otwory właśnie, które Sony projektowało do czyszczenia. Tu jest ten jeden, o. Tu chyba jest ten drugi, jak się nie mylę, ten większy. Do niego dmuchamy, albo ciągniemy odkurzaczem. I tutaj mamy na dole te otworki, wszystkie te szparki, otworki można sobie odkurzaczem fajnie i poprzedmuchiwać, tak? Ale tak jak mówiłem, najważniejsze jest tutaj. Tu pod spodem. O. U niektórych widziałem po roku, to tutaj już była normalnie skorupa taka z kurzu, nie? Ale to chyba oni sprzątają w domu. Dobra, ja sobie to poczyszczam, będziemy sobie z konsolę składać. Okej, moi drodzy, ja już jestem po odkurzaniu, czyszczeniu. Przydał mi się taki pędzel do... Kobiety to używają do farbowania włosów. Bardzo dobrze ta szczotka robi. Bo można sobie, wiecie, przy odkurzaniu to wszystko wyskrobać, ten kurz. Dobra, montujemy w odwrotnej kolejności. Na pierwszy ogień wentylator. Tu włożymy kabelki fajnie. Włożymy sobie tutaj wtyczkę. Delikatnie. Może wspomogę się tymi moimi szczypczykami. Tylko muszę jakoś to... O. I wciskamy. Jest ok. Nawet mi tutaj wszedł fajnie pod ten plastik, który trzyma kabelek. No i co? Zakładamy teraz obudowę tego wentylatora. Pamiętajcie o tym, że to poszerzenie, tak jak mówiłem, jest... on trochę tak lata tutaj, ta blaszka jakby była taka niepasowna, ale śruby go dociągną. I co do Torxa, to jest Torx Security, czwórka, nie ósemka, przepraszam. Skręcamy. Czyli on ma trzpienie w środku, ten powinien być dziurką, ale dziurki nie ma, ale o dziwo łapie, dziurka jest. Płycej, także spoko. Skręcamy. Właśnie dlatego bardzo ważne jest wyciągnięcie tego... czekajcie, bo coś mi nie pasuje. Wyciągnięcie tego wentylatora, nie? Żeby się dostać do tego po prostu
radiatora tam na dole. Widzicie, łapie, ale przeskakuje, dlatego że jest dziurka. Ale spoko, trzyma. Ja muszę patrzeć z boku telefonu, bo nic nie widzę. No, złap. Oczywiście to nie musi być jakoś mocno mega przykręcone, nie? Z czuciem po prostu. Ciach. Już jest ładnie. Teraz następnego. Ta blaszka się dogina fajnie. Jest wszystko ok. I czwarta śruba. Trochę mi przeskakuje. Ale już jest sztywno, trzyma elegancko. Jeszcze spróbuję dociągnąć leciutko. No. Jest ok. Teraz oczywiście przyklejamy zaślepkę. No tutaj mamy, jak mówiłem, już wejście na dysk, nie? Który możemy sobie dokupić i tam włożyć, nie? Z tego co kojarzę. Przyklejamy, o, krzywo mi trochę poszło, poczekajcie. Może z tej strony zacznę. Zerknę. O! Jeszcze troszkę krzywo. Czekajcie, poprawka, poprawka. Trochę uciekło mi na bok. Może płaskiego wezmę. Podwadzę sobie bitem płaskim. O. Wiecie, nie widzę przez telefon dokładnie. Z tej strony by pasowało ładnie dopasować. O, teraz jest idealnie. I trzyma się. I trzyma się. No i mamy skręconą tutaj już konsolę, tak? Obracamy z powrotem. I zakładamy obudowę napędu. Proszę Państwa. Ciach. Wcisła się. Bardzo fajnie. Obracamy do góry nogami. I zakładamy następną, kolejną obudowę. Wezmę tą michę. Musimy sobie ucelić. I ciach, cyknęło. I mamy konsolę obudowy. Czekajcie. Obudowy mamy już założone. No, łap, chamie, ostrość. Rękę położę. O, widzicie. Dobra. No i tutaj mamy tak. To oczywiście widzicie. Ja mam tutaj takie pomaziane trochę, muszę to ładnie wypłucować, bo tego nie czyściłem teraz tym odkurzaczem i tak dalej i powietrzem, no bo to po prostu ściereczką mikrofibry, nawet nie mikrofibry, tylko taką taką wiecie, są takie do ekranów, nie? No dobra. Myślę, że dobrze się złożyło wszystko. Wygląda na to, że wszystko jest ok, zaczaskach. No i dobra. Zostało nam przykręcić podstawkę. Zostało przykręcić podstaweczkę. Poczekajcie. Będę trzymał może jakoś w ręce. Śrubkę tutaj. Czy ja dobrze zakładam teraz? Uciekam, widzicie? Nie tak. Tak, o. Odwrotnie. I mamy dziurę. I wkładamy w dziurę rurę. Śrubkę mamy. I kręcimy. Tylko sobie zmienię bita. Uwierzcie mi, że nagrywanie tak kurde i robienie przed telefonem to jest wiele, wiele trudniejsze niż normalnie, tak wiecie, w prywacie robić. Prywatnie, nie? Nic nie nagrywać. No dobra. Kręcimy sobie śrubsztaka. I mamy skręconą PS5. O! Jest.
wyczyszczona w środku. Jeszcze trzeba polerkę na zewnątrz zrobić. Tak to się prezentuje, zobaczcie. O. Tak to się prezentuje. Czyściutko. W środku. No i tak to wygląda. Dobra, ja ją podłączę. Włączę, żebyście zobaczyli, że konsola działa. I zrobimy podsumowanko. Jeszcze mały edit. Zapomniałem włożyć plastika. Części mi zostało. Ale tutaj to jest moment, nie? Tym zaczaskiem i tym. Wkładamy pierw tutaj. Później tam. I naciskamy. Dziękuję. I jest zrobione. Dobra, ja podłączam konsolę. Sorki. Okej, mamy konsolę już po czyszczeniu. Z czymś, z tym sumieniem możemy już giercować. Załączamy. Zaraz wam pokażę ekran, przestawię telefon. Bo oczywiście mój login jest, znaczy login, moja nazwa i imię, nazwisko. Zaraz wam pokażę. Widzicie, konsolka odpala pięknie. Tutaj wcisnę ciach. I można już... Zobaczcie, konsola chodzi. O. Bardzo fajnie. Zobaczymy którąś grę. Nie wiem, którą mam włączoną. Chyba Ghost of Tsushima mam włączoną. Zobaczcie, gry chodzą. Konsolka pracuje fajnie, cicho. Tak zawsze zresztą. Ona nie była za dużo zabrudzona, ale nie ma żadnych sygnałów nawet, że one głośno chodzą. Także podsumowanko jest takie, że czyszczenie konsoli PS5 nie jest jakieś trudne. Powiedziałbym, że bardzo łatwe. Jak się czujecie na siłach, no to polecam oczywiście, bo zawsze to przedłuży żywot waszej konsolki. I co? Dajcie łapę do góry. Napiszcie w komentarzu coś, śledźcie kanał. Mam nadzieję, że pomogłem ludziom, którzy chcą sami sobie konsolę przeczyścić. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć.